Mamy piątek, rozpoczyna się weekend, pewnie wiele osób będzie sobie odpoczywało. Mam nadzieję, że pogoda się poprawi. A ja witam mojego kolegę radiowca, poznajecie, Łukasz Staniszewski. Tak, będę się uśmiechał do kamery, tak? To tu. Tak, to tu. Dzień dobry. Słuchajcie, Łukasz jest w niezwykłej sytuacji. Tak miałem, trochę opory, żeby go wyciągać z domu, bo to są ostatnie chwile przed spodziewanymi narodzinami drugiego dziecka. Tak, płodzę dzieci jak mały króliczek. Nie, no drugie, spodziewam się córeczki drugiego dziecka. Jesteśmy bardzo, już nie możemy się doczekać. Szczęśliwy tatuś. No, to dzisiaj jest ostatni dzień mojego życia, tego życia. Od jutra wszystko będzie inaczej. Mam nadzieję, że oczywiście, że lepiej, ale na pewno trochę inaczej. To jest takie uczucie naprawdę nowe dla mnie. Bo... Jakie nowe? Przecież to będzie drugie dziecko. No tak, ale nie wiemy, jak to wszystko teraz poukładać, jak to będzie, ile miał czasu dla siebie. Nie będę w centrum uwagi. No właśnie, Łukasz, bo ty tak. Rozpocząłeś przygotowania do dużego wydarzenia, ja to tak nazywam, bo to jest super przedsięwzięcie. Nagranie słuchowiska napisanego przez siebie, tak. Własnoręcznie to będzie nagrywane. Sam znalazłeś artystów, którzy zagrają w tym słuchowisku. Co więcej, udało ci się znaleźć pieniądze na to, żeby to słuchowisko zrealizować. To bierzesz się za takie przedsięwzięcia, a tu dzieci w drodze. Jak ty dasz radę? Generalnie no, nie powinno to wszystko sobie przeszkadzać. Musi być czas i na to, i na to. Ja w ogóle jakby w swoim życiu w ostatnimi czasy jakby kładę nacisk na harmonię. To znaczy jest i czas na rodzinę, i na pracę. A jak można kłaść na harmonię, pracując w tak zwariowanej firmie jak radio? Ja mam dosyć teraz taki, dosyć taką specyficzną relację z radiem. I mam taką umowę z radiem, że no jakby umawiamy się na to, co wytwarzam. Nie muszę siedzieć, muszę pracować. Znaczy, takie tempo cię nie wytyczy? Nie. No ja pracuję albo rano, albo wieczorem. To nie za bardzo ma znaczenie, kiedy i jak. Ważne, co wychodzi spod moich palców, z mojej głowy. I to jest najważniejsze. Także sam jestem troszeczkę starym okrętem. To opiera się trochę na dyscyplinie wewnętrznej, ale to jest akurat mi bardzo, bardzo bliskie i nie mam z tym problemu większego. Muszę przyznać, że w tej przestrzeni takiej facebookowej, mediów społecznościowych, młodych ludzi, zrobiłeś sporo pozytywnego zamieszania tą informacją o tym słuchowisku, bo to wiesz co, wydaje mi się, że to pierwsza tutaj gdzieś w naszym regionie taka sytuacja, że młody człowiek, artysta, zabiera się za taką pracę. No powiem ci, fascynujące. Ja no, mam trochę doświadczeń, no, pracuję w radiu od lat i było troszeczkę tak, że zawsze pracowałem dla kogoś. Głównie dla radia. Polega to na tym, że mówi się tak, dzwoni, wybiera się numer telefonu, dzień dobry, tu radio takie i takie, bo w życiu bywały tu różne radia, ale zaczynałem zdanie od takiego radia, czy byłby pani zainteresowana. Dzisiaj troszeczkę to zmieniłem, to znaczy zamiast słowo radio pada, nazywam się Łukasz Staniszewski, kiedyś było trochę pisze, a to było straszne, w Olsztynie już tak trochę już nie muszę do końca tak się dobra, przestawać. Dobra, ale tak trochę pisze, to już też... Tak zaczynałem. Masz sukcesy, to nie jest tak, no, że tak zaczynałem, pisze. Tak zaczynałem dzisiaj w tym regionie, powiedzmy naszym tutaj, szczególnie olsztyńskim, to już nie muszę aż tak drobiazgowo się przedstawiać, ale no czasami też, no nie oszukujmy się, nie jestem popularnym artystą, tylko człowiekiem, który próbuje coś, no chyba zaistnieć, jak to się mówiąc wprost, ale też... Wracając do tematu radia, to są wszystko takie doświadczenia życiowe, zawodowe, no po prostu promowałem kogoś zawsze innego, płacono mi za to, żeby zastanowić się, jak coś udostępnić szerszemu gronu, zaciekawić też szersze grono. A odważyłem się, to jest taka fajna bezczelność, którą musiałem, żeby taką barierę przekroczyć, musiałem się zastanowić, odważyć, żeby zamiast radio powiedzieć Łukasz Staniszewski. To naprawdę kosztowało mi trochę wysiłku, bo proste pytanie, czyli kto, prawda? I czyli jak, co to dla mnie znaczy, dla takiego rozmówcy. I nadal jest tym duży problem. Oczywiście też moje ambicje rosną. Dzwonię tam, gdzie mnie nie znają. I gdzieś tam te reakcje są różne. Jak to w każdym biznesie. No, jest taka piękna zasada, którą zresztą nauczył mnie nasz kolega radiowy, Andrzej Pawlik, czyli gdzieś na 10 klientów 8 mówi nie. I te dwóch, to już jest całkiem niezły wynik.
na 9 klientów w jego przypadku, ale na 10 telefonów i tak dalej, także jest to, mi to kiedyś to po prostu opowiedział o tym, ja to zrozumiałem w teorii, no w praktyce to tak jest, trochę inaczej się przeżywa, bo... A co jest trudniejsze z perspektywy właśnie takiego człowieka, który ma plan, zrodził się plan w głowie, chce zrobić słuchowisko, stworzenie w ogóle tego materiału, który mógłbyś wydać, czy potem szukanie pieniędzy na to, żeby to zrealizować? To drugie, ponieważ chyba, że nie robiłbym takiego zamieszania nie mając tekstu, to już byłoby za duże ryzyko, bo byłoby niepotrzebne napięcie, za dużo bezsensownych pytań typu, co ja teraz mam napisać, to był już gotowy plan. I ja też, mając już troszeczkę znajomości, bo ja pracuję z aktorami z teatru Sewruka w Elblągu, mam tam inne, mam przedstawienia, które realizowaliśmy, które też planujemy realizować i no trochę łatwiej mi było już wykonać ten telefon. Dzień dobry, czy mógłby Pan przeczytać taki tekst, bo chętnie by Pana zaangażował coś takiego. No to już jestem trochę, nie jest to etap absolutnie początkowy, to już gdzieś tam najpierw musiałem zrobić coś innego, żeby zrobić coś innego, a później mogłem taki ten telefon wykonać. Poza tym ja miałem taki pomysł, żeby jak już mam tych ludzi prosić o pieniądze, bo to jest projekt oparty na Polak Potrafi, czyli ten crowdfunding. Coraz bardziej popularny. Popularny, ale nie prosty, bo im bardziej popularny, tym więcej chętnych do brania pieniędzy, a mniej do płacenia. To ja chciałem pokazać projekt, który jest bardzo mocno przemyślany. Znaczy, że mam pełną obsadę, wiem, gdzie to nagrywam, z kim to nagrywam, fragment tekstu na stronie, żeby można było poczytać, inne słuchowiska, żeby będą posłuchać, na jakim poziomie jestem w stanie to zrobić. Także zanim wrzuciłem w ogóle, jakby wszedł ten post na Polak Potrafi, to tam była już gotowa koncepcja, bo taki miałem pomysł na promocję tego, czyli że dajcie pieniądze, zobaczymy, co się stanie. Nie, to ma być... jestem konkretnym facetem, z konkretną wizją, ale z też konkretnym doświadczeniem. I tak. Ale to było bardzo trudne, bo wiesz, bo ludzie nie mają, mówię to po prostu kamery, ludzie mają gdzieś słuchowiska. To jest bardzo trudny produkt do sprzedania. Nie wiem, czy pamiętasz, pewnie pamiętasz taki moment, kiedy poznaliśmy się. Ja pracowałem w radiu, ty grałeś w zespole. A ten moment. Trasa koncertowa. Dobrze, zobacz, to przypominasz. Przypominam cię. Zobacz, tamte czasy. Mieliście zespół. Dzisiaj praca artysty z jednej strony jest dużo łatwiejsza. Dostęp, nie wiem, do sprzętu, dostęp do możliwości promowania. Z drugiej strony to, co powiedziałeś, tych artystów często, jest napęczki i znaleźć mecena. Wczoraj rozmawialiśmy z Agatą Wilińską, utytułowana dyrygentka, znane chóry, wiele sukcesów i też mówi, że wcale nie jest łatwo znaleźć kogoś, kto mógłby taką działalność artystyczną wesprzeć. Znaczy, zacznę od tego, że na tę tezę, że jest trochę łatwiej. I to opowiem nie o sobie, tylko o radiu. Dzisiaj radio daje takie możliwości techniczne, że to jest sen. Jeszcze sprzed 20-30 lat to są niewyobrażalne rzeczy. Jeden człowiek bierze do torby jakieś takie małe pudełko i nadaje program skąd chce. Jakby można było, to jest księżyca, gdyby tylko było kwestia, to jest kwestia tylko techniczna dzisiaj. I to jest niezwykłe. A czy radio jest lepsze? Nie, po prostu zawsze jest taki sam, ponieważ opiera się na ludziach. I to jest prosta weryfikacja, że tak naprawdę niewiele się tu zmienia, czy to w sztuce, czy w jakichś pokrewnych dziedzinach. To, że jest internet, to on trochę pomaga, bo troszeczkę łatwiej zaistnieć, bo kiedyś dostęp do radia i telewizji, to 20 lat temu to miało 5 osób. Uprzywilejowanych już nie było. 5 osób i było powiedzmy jedno radio, tak? Tak. Dzisiaj. I on jeszcze tam był, to jeszcze powiedzmy, jeszcze dalej sięgnąć wstecz. Podejrzewam, że to się jakoś politycznie się rozgrywało. Musiało, że tam trzeba było znać kogo trzeba, żeby się dostać. Dzisiaj radio jest oczywiście bardziej otwarte, żeby nie było, że taka teza jakaś dziwna, ale radio jest otwarte i też jest bardzo dużo osób w radiu, które może się dostać. Myślę, że jest o wiele, to się sytuacja zmieniła. Ale internet to jest prawdziwe pole bitwy. No każdy może. To jest taki, myślę, że dzisiaj najbardziej demokratyczny jednak twór, który oczywiście tą demokrację z każdym rokiem traci, bo później okazuje się, że jak jest 1000 osób, no to kto się ma przebić? Ten, kto ma, powiedzmy, ten budżet większy jednak. Już powoli, myślę, że już teraz budżety znowu zaczynają odgrywać rolę. Czyli kiedyś to było tak, że artyści istnieli dzięki budżetom, bo ktoś musiał tego artystę wyłożyć. Dzisiaj jest tak samo.
tak powoli samo dzieje się w internecie. Trzeba zainwestować, żeby coś wyjąć i to powiedz, jest trudne. Ile trzeba mieć pieniędzy, żeby realizować takie marzenia? Nie ma tej, nie ma granicy górnej. To zależy, jakie się ma... Warto mieć marzenia, które są do zrealizowania, no bo... Dobry temat poruszyłeś. Krążysz. Jest taki film Armstrong się nazywa, mamy 50-lecie lotu człowieka na Księżyc, stópkę swoją postawił. Tam jest niezwykła wizja, smutna, ale niezwykła. Mianowicie Armstrongowi umarła córka i on się z jej śmiercią nie pogodził nigdy i nie przeszedł żałoby. I on w jakiś sposób, to jest taka scena w tym filmie, jakby obiecał jej, że albo nie wiem, sobie obiecał, no jej to chyba nie. Taki, on miał taki łańcuszek i on ten łańcuszek zostawił na Księżycu. Jaką trzeba mieć wizję, że jej to marzenia, ten, że można, nie wiem, no komu? Nawet najkochańszej osobie, w sensie dziewczynie, trudno takie rzeczy obiecywać na najlepsze randce. A tu jednak było tak, że on poleciał na Księżyc i złożył jej hołd. Chyba się jakoś w ten sposób pogodził może trochę, tego nie wiadomo, ale musiał niezwykłe miał potrzeby, co, żeby aż na Księżyc polecić, żeby się z tym pogodzić. Ale to dla mnie taka niesamowita wizja, jakie można mieć marzenia z jednej strony. No, polecić na Księżyc, żeby jakoś to wokół sobie poukładać. Ale to... A wracając do moich marzeń, to jest trochę tak, że nie ma co się tak za mocno wychylać. Chciałbym mieć spektakl w teatrze i już, to jest moje marzenie i na pewno lepiej zrobić, łatwiej będzie mi zaistnieć w teatrze jak spektakl pełnowymiarowy, normalnie na afiszu, chodzący co jakiś czas, kiedy ja tę sztukę napiszę dla 10 osób, a nie 30 z muzyką i z jakimiś efektami, bo będzie to trudniej zrobić. Czyli można te marzenia tak troszeczkę zmodyfikować, można je troszeczkę tak sprytnie jakoś dobrać, żeby to w ogóle było możliwe, bo marzenia, których nie można zrealizować, też są przydatne, bo marzymy o rzeczach później w rzeczywistości, chyba też Cię dotknęło to nieraz. Ale trzeba marzysz, no bo bez marzy, ale później się okazuje, że to wcale nie jest takie fajne, jak nam się marzyło. to są marginesy. Tak, marzenia... Ja nie rozumiem pisania, grania czy malowania tego, czego jeszcze nie ma, czyli sięgania tam, gdzie wzrok nie sięga, bo po co odgrywać to, co było? To jest, czyli jakby wchodzimy w sferę marzeń, trzeba sięgać tam i gdy tam człowiek sięga, to wszyscy mówią, nie, no nie rób tego, to jest bez sensu, to się nie uda, to się nikomu nie spodoba, jak ty coś w ogóle zrobić i tak dalej, więc jestem dzisiaj w takiej fazie marzeń, gdzie jakby mam takie uczucie, że co ja chciałem powiedzieć, znaczy, że nie powiedzieć wszystkiego, ale bo jakbym więcej przeciwników niż zwolenników. Ale przeciwników pierwszy raz się czego? Spotykam. Jakichś takich, pierwszy raz spotkałem się z czymś takim, że może lepiej, żeby się nie udało. A to posłyszałeś? Prawie. No takie mam uczucie, że nawet przy słuchowisku miałem taki ciężki czas, kiedy a po co ty to robisz i tak dalej. Zazdrość po prostu. Czy można komuś zazdrościć słuchowiska, czyli takiego produktu, którego 95% społeczeństwa nie rozumie, a jeszcze więcej nie potrzebuje i nie chce? To nie ma sensu tego zazdrościć. To nie wiem, to, że ja będę się czuł lepszy, nie... Ja mam przed sobą cały czas jakieś wyzwania. A to się nie robi po to, żeby się czuć lepszym. To w ogóle to jest bardzo fajny temat związany ze sztuką i bycie artystą, którym ja aspiruję, nie czuję się artystą, ale aspiruję. Bo ona opiera się na publiczności. Czyli musi być jakaś zwrotka od publiczności, zwykle musi być pozytywna. Czyli robimy się, ludzie, artyści stają się sławni i popularni i tak dalej. I ludziom się wydaje, że to o to chodzi, że artysta to jest taki człowiek, który jest znany. Nie. Jeżeli ktoś chce leczyć swoje jakieś kompleksy, maluje, żeby być znanym, to nic nie namaluje. To są złudzenia. Nawet filmowcy, którzy są dzisiaj chyba taką królową dzisiaj sztuk, bo jest najdroższa, najbardziej popularna, jakby wynosi człowieka w niesamowite rejony, to, prawda? Sztuka filmowa, jeżeli chodzi o popularność, pieniądze. To i tak ci najwięksi filmowcy, ci prawdziwi filmowcy, oni po prostu te filmy robią.
One oczywiście spełniają, oni są doskonałymi rzemieślnikami, to znaczy oni wiedzą, że tam dalej się nie posuwajmy, bo rzeczywiście film się zrobi za trudny. Tego nie róbmy, bo tutaj może być trochę za trudne, za nudne. Oni to wiedzą. Ale oni załatwiają kompletnie inne sprawy. Nie wiem, czy wszyscy mi w to uwierzą. Nawet w Hollywoodzie ludzie załatwiają inne swoje wewnętrzne sprawy, grając, reżyserując, ustawiając światła, nie po to, żeby być znanym. Bycie znanym jest tak naprawdę częścią biznesu, które pomaga promować film, promować książkę, pozwala pójść do wydawcy i powiedzieć, napiszę drugą książkę, to ile mi dacie pieniędzy, tak? Oczywiście to jest przywilej jakiejś tam elity artystycznej w kraju i na świecie, ale to jest sława fajna. A leczenie się, że oni biorą narkotyki, biją żony, wieszają się i tak dalej, i tak dalej. Nie są to najszczęśliwsi ludzie na świecie, a wydawałoby się. Dobra, prawda? Łukasz, wracamy do słuchowiska. Dobrze. A to na jakim jesteś w tej chwili etapie? Pieniądze są? Właśnie wczoraj udało mi się pozyskać reżysera, którego nie miałem w planach, ale... Jest kasa, możemy szaleć. Tak, 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 chciałoby się. Ale rzeczywiście jest tak, że mam już 5-osobowy zespół ze mną, jako koordynator, czyli koordynator projektu, bo napisałem swoje, grać nie będę, nie chcę absolutnie reżyserować, bo nie umiem, to jest zawód jak każdy inny i pisarz to nie jest równolegle z reżyserem i to, że on dużo wie o tym tekście, nie znaczy, że potrafi go wyreżyserować. To jest taka historia. Chciałbym to wyprodukować, to znaczy ponieważ chciałbym sięgnąć do innej części mojej... Jacy panowie policjanci? Ale we trójkę. We trójkę, to już tu się dzieje. Może praktyki, wakacje? Tak, może. Karabinierzy, bo karabinierzy tutaj. Jest tak, że chciałbym sięgnąć do swoich innych doświadczeń i generalnie do doświadczeń produkcyjnych, które lubię bardzo produkować, dźwięki, ale nie tyle muzyczne, co właśnie takie rzeczy jak słuchowiska czy audycje. To jest moje hobby, tak bym powiedział, do którym dzisiaj, ciekawe hobby, za którym dostaję pieniądze dzisiaj aktualnie, a pisanie, za które rzadko kiedy, ale takie mam do tego podejście. Chciałbym to wyprodukować, to znaczy położyć ostatni szlif, to jest taka bardzo fajna funkcja, taka trochę elitarna i rzadko spotykana, ponieważ zwykle nie ma pieniędzy na producenta i to się zwykle reżyser jest producentem i on decyduje, albo prezes. Ale i producent to jest bardzo ciekawa rzecz, który ogarnia wszystko, już nie patrzy tam w szczegółach, o szczegółach są inni. Jest reżyser, aktorzy, producent. Co dalej? Będę chciał to zrobić premierę. Mam takie rozmowy, których nie mogę dzisiaj... A ile będzie trwało to? No, myślę, że po ludzku tak, po 35-45 myślę. Jeszcze nie wiem tak naprawdę. Myślę, do 45 minut. Tak, żeby na pewno... No, jak najszybciej. Bardziej no. Mi chodziło, ile potrwa produkcja. Ach, przepraszam. Ale przy okazji wiemy, tak, co tak. Jeżeli chodzi o produkcję... Muszę zobaczyć, jesteśmy w stanie w momencie ustalenia kalendarza, ponieważ mam zawodowych aktorów i jak to bywa, mają kalendarz swój zajęć, swoich spektakli. Reżyser mi zdeklarował, czy Cezary Ilczyna, zresztą znany olsztyński aktor, ale mający też doświadczenie reżyserskie, szczególnie radiowe. Zadeklarował, że ma więcej czasu i a panowie aktorzy będą się określali. Chciałem to zrobić w tym roku, ale jest coś takiego, że mi bardzo zależy na tym, żeby się nie spieszyć, bo uważam, że to jest jedna z chorób psująca wszystko. O, czyli? To znaczy, że to nie musi być na za tydzień, bo nie mamy żadnej ustalonej premiery i chwała Bogu, bo dokąd się spieszyć? Lepiej to zrobić powolutko, bo jeszcze mam takie marzenie, żeby najpierw to zagrać. Te słuchowisko jest tekstem normalnym, takim teatralnym można powiedzieć i chcemy przy stoliczku, jak to się mówi, czyli takie czytanie performatywne, zagrać to z udziałem publiczności, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, jak aktorzy się w tym czują, kim są, jak stają się powoli postaciami z tego tekstu, bo już tak robiłem wcześniej i to jest bardzo fajne doświadczenie. Łukasz, dziękuję. O sobie dużo mówiłem. Jak artysta. Nie spodziewałem się niczego innego. Łukasz, dzięki. Trzymam kciuki. Jesteśmy umówieni na premierę. Pozdrowienia dla żony. Dziękuję bardzo. No tak, dużo tworzę ostatnio. Dzisiaj, no tak. I
ten etap twórczości na pewno szybciej poznamy niż słuchowisko. No tak, ja pewno nie będę za dużo zdjęć dzieciątka wstawiał na Facebooka, bo mam jakieś swoje granice, nie lubię takich rzeczy, chociaż swoją piękną ciężarną żonę sfotografowałem i pokazałem. Pokazałem, ale bardzo mi pomogła przy zbiórce na słuchowisko i pomyślałem sobie, że połączę kilka rzeczy w jedno i byłem po prostu strasznie wdzięczny. Łukasz, dziękuję serdecznie. Zwyczajem tych naszych spotkań tutaj w studiu na kółkach, tak to trzeba nazwać, jest to, że goście będą przekazywać coś, co potem zlicytujemy podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapominalski? Nie, mam to w drugim samochodzie bez kamery. Przeniosłem ze sobą kafel mazurski. I dobrze, że go nie mam, bo to tak myślę, że tutaj sobie widzowie myślą, co to jest i właśnie o to chodzi. Kafel mazurski, taka była tradycja tu na Mazurach malowania kafli artystycznie i taki kafel przekazuję tobie. A jak jesteście bardzo ciekawi, co to jest taki, co to znaczy kafel mazurski, to zapraszam do Mariusza. To spotykamy się w styczniu na finale Wielkiej Orkiestry. No właśnie. Łukasz Staniszewski, radiowiec, muzyk. No muzyk to nie, bez przesady. Ale gitarę widziałem gdzieś. Tak, gitarę mam. Nie, muzyk to nie. Artysta. A raz. Niepokorny. Malarz artysta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I powodzenia. Trzymamy kciuki za słuchowisko. Nawzajem. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dobrego.